Emilka jest uczennicą szkoły podstawowej w Starej Wsi. Od kilku miesięcy zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Teraz szpital stał się jej drugim domem. Przeszła bardzo długą, ciężką operację i czeka ją teraz żmudna, wielomiesięczna rehabilitacja. Dlatego Fundacja Feniks, działająca przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi, od 2006 roku objęła dziewczynkę swoją opieką. Ważne jest to, że fundacja działa non-profit, to znaczy, że osoby pracują nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Dlatego też każdy grosz, który ludzie dobrej woli i wielkiego serca złożą dla Emilki, w całości zostanie przeznaczony na jej leczenie i rehabilitację. Każdy z nas może pomóc, wpłacając 1% podatku dochodowego na konto Fundacji Feniks, wpisując tylko w odpowiednią rubrykę numer KRS, koniecznie z dopiskiem Emilia. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby złożyć darowiznę dla dziewczynki, wówczas wpłaca odpowiednią kwotę na subkonto dziewczynki. Mamy nadzieję, że dzięki zebranym środkom Emilka szybko wyzdrowieje. Wówczas, jeżeli na jej subkoncie pozostaną jakieś pieniądze, zostaną one w pełni przekazane na leczenie innego dziecka, które również objęte będzie opieką fundacji. Pomagajmy, mając na uwadze słowa świętego Jana Pawła II, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, a przez to, czym dzieli się z innymi. Droga Emilciu, jesteśmy tu w naszym kościółku u stóp Matki Bożej, Pani Starowiejskiej. To tu, u stóp tej Pani, ja osobiście i my wszyscy modlimy się w Twojej intencji, żebyś szybko powróciła do zdrowia i dołączyła do nas, do naszej klasy. Przygotowujemy się do pierwszej Komunii Świętej, więc uważam, że w maju tutaj zasiądziesz z całą swoją klasą i przyjmiesz po raz pierwszy do swojego serduszka Pana Jezusa. Milka, trzymamy kciuki za Tobą i modlimy się. Trzymaj się.